Emerytura jest bardzo ciężkim okresem w życiu dla tysięcy Polaków. Czas, w którym powinniśmy odpoczywać, po przepracowaniu prawie całego życia, wielu ludzi spędza na liczeniu każdej złotówki. Teraz będzie jeszcze gorzej. Wielu Polaków żyje w dość prostym schemacie, mianowicie najpierw trzeba zdobyć wykształcenie, które da nam pracę. Potem przez dziesiątki lat pracujemy, żeby potem na starość przejść na emeryturę, z której trzeba się utrzymać. Niestety świadczenia wielu polskich emerytów są na przerażająco niskim poziomie i często bez pomocy rodziny nie byliby w stanie samodzielnie się utrzymać. Teraz przyszłość emerytów może być jeszcze gorsza, tysiące z nich ustawi się w kolejce do pomocy społecznej, ponieważ ich emerytura nie starczy nawet na podstawowe sprawy. Emerytura spędzona w kolejce do pomocy społecznej. To przykre, ale niestety taka przyszłość czeka tysiące Polaków. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, których wiek emerytalny jest niższy, przez co odprowadzą mniej składek. Dodatkowo kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn, często będąc na tym samym stanowisku. To również decyduje o tym, że ich świadczenia będą znacznie niższe. Nie mam żadnych wątpliwości, że po obniżeniu wieku emerytalnego RET. Polska stanie się krajem tysięcy kobiet uzależnionych od pomocy społecznej, mówi Wiktor Wojciechowski, ekonomista z warszawskiej SGH. List od ZUS-u, jaką będziesz miał emeryturę. Jeszcze do końca sierpnia miliony Polaków dostanie z ZUS-u list, w którym przedstawiona zostanie teoretyczna wysokość emerytury dla osób, które mają zaksięgowane środki na swoich kontach indywidualnych. Oprócz wysokości odłożonych składek osoby, które ukończyły 35 rok życia, będą miały przedstawioną hipotetyczną wartość świadczeń emerytalnych w kilku wariantach. Chodzi mianowicie o wysokość emerytury, gdyby w tym momencie zakończyli pracę. Następna kwota będzie obrazować przypadek, gdybyśmy doczekali do wieku emerytalnego z dotychczasową pensją oraz kolejne 5 lat. Niestety mamy złe wieści, ponieważ nasze przyszłe emerytury będą znacznie niższe niż te aktualne. Mówimy tu o spadku na poziomie nawet 43% w porównaniu z wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat. Nowy system emerytalny poskutkuje tym, że emeryt będzie dostawał zaledwie 40% swojego dotychczasowego wynagrodzenia, czyli średnio będzie to zaledwie 1300 zł brutto.